Jarek, aż się boję, że nie... Przeczytam teraz apel klubów Gazety Polskiej. 3 lata po tragicznej śmierci polskiego prezydenta, jego małżonki i towarzyszącej mu delegacji składającej się z najwybitniejszych przedstawicieli narodu, tysiące ludzi stają w jednym szeregu, by uczcić pamięć poległych. Żądamy, by w sercu Warszawy stanął pomnik oddający hołd przywódcy państwa polskiego. Żądamy, by wrócił z internowania krzyż pamięci i by zaprzestano prześladowania znaków naszej wiary. Żądamy uczciwego śledztwa w sprawie śmierci Polaków lecących do Katynia, którzy chcieli uczcić ofiary sowieckiego ludobójstwa. Żądamy ukarania przedstawicieli władzy, którzy paktowali z wrogiem Polski, by poniżyć polskiego prezydenta, a potem zacierali dowody zbrodni. Żądamy jak najszybszego odsunięcia od władzy obozu politycznego współodpowiedzialnego za tragedię i torpedującego śledztwo. Niech powstanie lista hańby narodowej obejmująca propagandystów, polityków, urzędników i prokuratorów, którzy na życzenie Moskwy przeszkadzali w dojściu do prawdy. Większość Polaków nie dała się jednak oszukać. Nie uwierzyli w sfabrykowane dowody na Kremlu i wygrali ci, którzy mieli w sercu odwagę. Chwała dla tych, którzy stanęli do walki o prawdę. Dziękuję. Aby pogrzeć mowy polski my naród, polski lud, królewski szczep miasto. Gorąco witam rodzinę bydgoszczanina, tłumacza prezydenta, pana Aleksandra Fedorowicza, którzy są z nami jak co miesiąc. Witam radnych bydgoskich, pana Grelika, króla Pastoszewskiego i Michała Krzemkowskiego. Witam prezesa Stowarzyszenia Księcy. Pamiętamy. Wszystkim Państwa serdecznie dziękuję. Kochani, 3 lata. 3 lata mijają dzisiaj, jak straszliwy podmuch śmierci zgasił 96 płomyków świec nad Smoleńskim Lasem. Zgasił życia naszych najbliższych, którzy lecieli na 70. rocznicę strasznego mordu, zbrodni stalinowskiej, ludobójstwa na polskich oficerach, elicie polskiego narodu. Lecieli oddać hołd w imieniu nas wszystkich. Polegli na posterunku. Kochani, nasza ojczyzna, my wszyscy
winne jest im oddać sprawiedliwość. Winne jest dojść do prawdy, co tak naprawdę zdarzyło się 10 kwietnia 2010 roku nad Smoleńskiem. Dzisiaj, drodzy Państwo, mamy spektakl. Spektakl odgrywany przed opinią publiczną, polską i międzynarodową, który nazywa się Śledztwa Smoleńskie, bo przecież parę tych śledztw jest. Niestety te prowadzone przez czynniki rządowe opierają się na rosyjskich materiałach i nie wnoszą właściwie nic nowego. Dzisiaj osoby, które stworzyły tak zwany raport Millera, będą po raz kolejny tłumaczyć Polakom te same ustalenia. Państwo, zdajmy sobie sprawę z tego, jak z całą mocą i bezwzględnością ten dramat obnażył słabość naszego państwa. Na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, gdzie byli zapraszani nie tylko przez ekspertów, ale byli proszeni przez rodziny, które mówiły: przyjdźcie, porozmawiajcie merytorycznie,